Witam Was bardzo serdecznie. Pierwszy fragment tworzenia aplikacji Janitor. Przed chwilą właśnie się uczyłem, w jaki sposób nagrać w ogóle mój ekran i w jaki sposób mogę, jednocześnie nagrywając ekran, nagrywać także swój głos. A teraz będziemy już starali się podłączyć do kamerki, która jest po mojej sieci Wi-Fi. Podpiąłem ją przed chwilą do routera, jest to kamerka IP i spróbujemy jako pierwszy krok połączyć się w ogóle z tą kamerką przez Pythona. Najpierw muszę wiedzieć, jaki ona ma adres IP, bo pewnie jest on zmienny. Więc sprawdźmy map. Network. Okej, i mamy tą komendę, którą chcieliśmy. Mój adres IP 192.168.1.21, więc to zadziała. My jesteśmy z tej samej sieci. No i zobaczmy, pod którym adresem ona się zgłosi. NC250. To chyba ona. Nie wiem, jaki dokładnie model tej kamerki jest, ale w sumie tego hosta nie poznaję, bo Honor 9 to jest mój telefon. Fanbox zgłasza się jako router. XPS to jest mój laptop. No i zostaje tak naprawdę tylko ta kamerka w sieci. To dobrze, że się nikt inny nie podłączył i mi nie schakowali sieci Wi-Fi. No dobra, mamy adresy IP, więc warto to sobie gdzieś zapisać już w pliku Pythonowym. No to mamy to. Teraz trzeba, w sumie tak jak dobrze nam podpowiada PyCharm, skonfigurować sobie jakiegoś interpretera Pythonowego. Nie będę na razie tutaj używał Dockera, więc polecimy z prostym interpreterem kodowym. Dodajemy interpreter konda janitor 3.7. Dobra. No i teraz czekamy. Tworzy nam się Pythonowy interpreter z podstawowymi zależnościami. Zaraz zależności pozostałe sobie dodamy, które nam będą potrzebne. Na pewno będzie to CV2, czyli narzędzie, które w sumie biblioteka, która pozwala dokonywać różnych operacji na obrazach, tak? OpenCV. Generalnie operacje na obrazach. Okej. Dlaczego nie mamy? Mamy. Ale wyszukajmy how to connect to remote camera IP Python. Access IP camera in Python OpenCV. Okej, czyli mamy RSTP or HTTP. Okej, spróbujmy tutaj.
Czekaj, musimy doinstalować CV2 na pewno. Weźmy sobie CV2 Python. Taka wersja. Ok. Dobra praktyka, mówię, żeby zawsze trzymać swoje zależności w jednym pliku. Tak, zainstaluj mi to. I co tu mamy? Po RSTP. Okej, okay. Czyli dajmy sobie zmienną IP adres. To będzie tak wyglądać. No i spróbujmy się do tego adresu połączyć. Ok, czyli konta nie może znaleźć CV2. No tak, w sumie logiczne. Więc jest dobry tool, którego już używam w swoim bashrc. Nazywa się Conda Auto. I wystarczy, że tutaj stworzymy plik Conda Auto. Do niego napiszemy nazwę środowiska, czyli janitor kondowego. I wyjdziemy. I ona już sama mi aktywowała janitora. Więc sprawdźmy, jak przez Conda zainstalować OpenCV. Ok. Czy jakiś jest kanał Menpo? Znowu menpo. Pojawia się Conda Forge. Conda Forge. Menpo, Conda Forge. Ok. Zobaczymy, co mówi oficjalna strona. Jest na Conda Forge. A to jest normalnie. Na koncie OpenCV. Więc spróbujmy. Conda install OpenCV. Ok, czyli zaciągnął z Forge'a ją, bo już Forge'a miałem dodanego. Ok. No dobra, będziemy instalować sam Capture, co nam da. O. I tutaj ktoś napisał już cały kod, świetnie. Tylko nazwał to stream, a nie capture. W sumie capture lepiej oddaje. Tak, i musimy mieć jeszcze CV2. Import CV2. Okej, okay, nie wiem jeszcze, co są za zmienne. Nienawidzę nazywać zmiennych jedną literką. Fajnie, że jest krócej,
Z drugiej strony nic to nie mówi, co to jest. Coś jeszcze mi chce wierzyć, że po prostu wklejenie tego z internetu zadziała pod względem adresu IP. Nie wiem, czy moja kamerka obsługuje RSTP, ani czy udostępnia coś pod URI slash 1. Pewnie będzie trzeba zobaczyć, jak w jaki sposób tą kamerkę podpiąć. No i spróbujmy. Test connection. Okej. Czyli byliśmy już w linii 10. I coś się tutaj zadziało. Dziwne, że nie wyrzuciło błędu. Spróbujmy się połączyć z nieistniejącym adresem. Błąd jest ten sam. Czyli on de facto nie sprawdza tutaj w ogóle, czy ten video capture został zainicjowany, czy nie. Więc musimy sprawdzić to. Check if video capture is working Python CV2. Camera is available. O! Super. O to dokładnie chodziło. Tak, jeśli capture jest nonem, albo capture nie jest otwarty, wtedy nie można nawiązać source. Tu. No dobra, próbujemy. Okej, to się zatrzymajmy tutaj. No i sprawdźmy. Mamy capture. Capture działa. Jest opened. Nie jest opened. To dlaczego nie wywaliło mi błędu? Tylko weszło tutaj. Capture is none. To jest false. Tak, capture is none. False. Not capture is opened. A, dobra. Pewnie wpisał na konsolę. Tak, unable to open video source. Dobra, to nie zrobimy z tego printa, tylko zrobimy z tego raise value error, żeby nam się wywaliło to. Bo po co nam stream, którego nie możemy korzystać? Tak, jeszcze ładnie ten komunikat błędu zrobimy. Ok, sprawdźmy ten 30, czyli to moim adresie IP też to samo będzie. Tak. Dobra, jak się nazywa moja kamerka? NC250. Wiem, że jest TP-Linka. A więc sprawdźmy. TP-Link jest
NC250. No i teraz musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się do niej podłączyć. RSTP. O. Actually has admin, małpa device IP 554. Okej. No to już wygląda bardziej na sensowne rozwiązanie. A więc sprawdźmy. Czy RSTP mamy? To wyrzucimy. Chociaż w sumie nazwijmy to po prostu source. Tak naprawdę. Będzie z głowy. Admin, małpa, IP i ta końcówka. No dobra, próbujemy. Nie można się połączyć. To nie działa. Tu jest FF play and see what it says. RSTP admin. Spróbujemy to. Spróbujemy to. Chyba to samo, co wkleiłem. Tak. O, to wygląda pięknie. Jaką mamy kamerkę jeszcze raz? 250. Sprawdźmy, czy jest 250. Nie ma. A więc niestety teraz mi się nie udało znaleźć informacji na temat kamerki mojej IP. Spróbuję poszukać jeszcze, ale to już za chwilę. Także na razie dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak wygląda rozwiązywanie problemów przez osoby, które już trochę w tym siedzą, też może nie za dużo. Nie jestem jakimś wyjadaczem czy weteranem, ale można powiedzieć, że już trochę aplikacji zrobiłem. Dobra, to do następnego.